Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, Hellcase. Dzisiaj oczywiście przypomnę Ci o konkursie, stary. Wbijasz na skinsforfree.pl, klikasz oczywiście konkurs i możesz sobie dołączyć do takiego pięknego konkursu na 250 dolców. Jest to suma dość spora, piękne skiny do wygrania, więc zapraszam oczywiście do skorzystania. Również oczywiście zapraszam do skorzystania z kodu promocyjnego Crocs na Hellcase. Oczywiście jak chcesz wziąć udział w konkursie na skina z kalendarza, mam nadzieję, że numerek wybrałeś już. Jak chcesz oczywiście wziąć udział, sub zwane, łapa w górę pod filmem, tak jak powiedziałem, oczywiście w komentarzu oczywiście napisz komentarz i dopisz numerek, jaki chcesz z kalendarza. Oczywiście dołącz na Discorda, bo będę to sprawdzał i oczywiście użyj kodu Crocs na Hellcase, jak jesteś osobą pełnoletnią, logujesz się z linku zapisu bądź klikasz promokod, no i wpisujesz kodzik Crocs i przez 2x. Możesz oczywiście sobie konto doładować klikając refill, oczywiście wszelakie metody płatności masz. No i kod Crocs i daje ci 10% więcej do każdej wpłaty, więc możesz go użyć sobie dowoli przed każdą wpłatą. No i oczywiście darmowa kasa na start dla nowych użytkowników. My pieniążka mamy, bo no ostatnio było jak było, tak? W sensie udało nam się naprawdę fajnie zarobić, ale co się stało potem, no to wiedzą osoby, które oglądały oczywiście poprzedni tak właściwie film, bo to chyba było na poprzednim filmie, tak mi się wydaje. No ale zobaczmy. A nie, przepraszam, nie na poprzednim, bo poprzedni to było od chyba 100 zł do kosy, z tego co pamiętam, więc jeszcze na wcześniejszym. Wrzucamy skrzynię za 100 za 96, no trzeba tutaj wrócić, że tak powiem, do bitewek z przytupem. 307 dolarów, 4 te skrzynki kosztują. Wrzucamy sobie oczywiście bota, no i zobaczymy, czy uda nam się go ograć na bitwie za 307 dolców. No dość sporo, bo 1200 złotych jakoś w przeliczeniu. No i zobaczmy, jest wulkan, jest to bardzo dobry drop, no i zobaczcie, pięknie. Naprawdę pięknie zaczynamy, digielek do tego AK. Ej, w ogóle zobaczcie, że już większość skinów ma ten nowy look jakby, nie? To co weszło z update'em. Ej, Asimówka pięknie wygląda teraz, jak wiesz, jak ta luneta nie jest ucięta, no bo w poprzednim oczywiście w wyglądzie była ta luneta ucięta, nie? Tam mówiłem ci przy tym update'cie, jak oglądałeś oczywiście film o update'cie z oczywiście aktualizacji, co wtedy weszła ta nowa kosa i właśnie dużo zmian weszło wtedy. Więc bardzo mi się to podoba, że większość tutaj skinów już ma ten nowy look. Jest to na pewno zmiana na plus, panie Hellcase. Wrzucamy S-Clip Chest, rzućmy Onitadzi. Panda Knife'ów w sumie też dawno nie grałem, więc zobaczmy. No i dorzućmy jeszcze to. 500 dolców, no to już, no, półka ciut wyżej. Ale to, co zarobiliśmy, trzeba zainwestować, tak? No tak działa, że tak powiem, tak działa życie, że trzeba pieniążka inwestować na bieżąco, tak? Oczywiście nie zawsze inwestycja okaże się trafiona, tak? Ej, generalnie zobacz! Ej, to jest nowy wygląd Shadow Dodgerów! O, ja nie mogę, ej! Zajebisty! W sensie, no, będę tęsknił za tym starym, nie? No bo człowiek się już zdąży przyzwyczaić przez tyle lat grania w tego CS-a. No to wiesz, no, już zdążyłem się przyzwyczaić do takiego starego tego wyglądu tych Shadow Dodgerów, no ale no naprawdę robi... Ej, co tu się stało?! Czemu to 230 kosztuje?! Ej, ja myślałem... Ja byłem pewien, że tą bitwę wygrywam! Co tu się wydarzyło? Halo? Nie podoba mi się, ale Hard Luxury na promocji, stary skrzynka, która no ostatnio dała ładnie zarobić. Przysięgam, byłem pewien. Byłem pewien, że trafiłem już meduzę. No dobra, spróbujemy jeszcze raz trafić meduzę. Najdroższy chyba, znaczy czy najdroższy? 1900 dolców najtańsza. No ale ten Butterfly, no właśnie Butterfly jest, no tak, odrobinkę droższy. M9, nie wiem kiedy teraz, 1300 to... Ej, halo, kliknęło mi się! Co ja zrobiłem? W ekwipunku to będę miał teraz? Tak, Twilight Galaxy. No, no, średnio bym powiedział, tak średnio bym powiedział. Rubisieli, już jest na promocji w ogóle. No ale zobaczmy jeszcze raz, no. Do 3 razy sztuka, to jest chyba 3 otwarcie. No, daj tylko ładny stan tego wulkana i będę zadowolony. Jakiś tutaj statraczek może jeszcze? Well won, no. Okej, okay, niech będzie. No to jak nie ma już promocji, no to też chyba wypada zobaczyć, jak przed promocją i jak po promocji tutaj leci. No mamy glowsy, na które były 2%, no ale czy to będzie profit?
no nie wyglądają jakoś tragicznie, no ale jest to niestety 100 los na minus. Mamy na jeszcze jedno otwarcie tej skrzynki, więc liczymy, że to otwarcie... No nie wiem szczerze, no faktury nie może, Star Trek jakiś może nas uratować, no jest to field tested zaledwie. $180. $180. Panie Kroko, czy pan się nie nauczy? Czy pan się nie nauczy otwierać w końcu skrzynki? Robi pan to tyle lat. Pan dalej nie umie tą skrzynką kręcić, tak? Powiedział nikt. Powiedział nikt. Znaczy, no to w sumie akurat mógł ktoś powiedzieć. Bo no, czasami mi się odkleja, tak? Czasami mi się odkleja. Ale spokojnie, jeszcze nie raz pewnie będziesz miał wątpliwość we mnie, w pana prowadzącego. Będziesz zwątpiał we mnie. Tak to się mówi? Będziesz wątpił w moje tutaj, że tak powiem, poczynania. A potem pan Kroko wejdzie cały na biało i pokaże ci, że król jest jeden, tak? Że król jest jeden, otwieranie szynki, trzeba w niego wierzyć. Nieważne co się dzieje, tak? No 23 dolce, meczka. O! O! No i jedziemy! No i patrz! Zwątpiłeś, no przyznaj się, że zwątpiłeś, stary. No ja wiem, ja jestem pewien, że zwątpiłeś. No patrz! No patrz! No widzisz to? I tak się to robi na dzikim zachodzie, stary. No i tak to się robi. Tak się wraca do filmu. Wątpiłeś? Miałeś wątpliwości, stary? Nie nauczysz się, stary. Nie nauczysz się, że w pana Kroko się nie wątpi. 240 dolców. Skrzynia Prince. Zobaczmy jak ona. No. Nie jest to chyba zły stan tej AWP-y. Chyba Battle Scan po nas to kosztuje. No. Jeszcze raz. Coś się nie przekonałem do tego otwarcia. Ojejku, do tego chyba tym bardziej się nie przekonam. No chyba, że Factory New Star Trek, ale no nie podpuszczam, tak? No jest Star Trek, ale do zapomnienia, tak? No dobra, jakoś mam tak zwany syndrom sztokholmski. Ruby Sherry. Come on, weź mi daj w końcu, ja wiem, że chcesz mi oddać. Case Hardened, to będzie chyba Battle Scare, coś mi się wydaje. Takie mam niestety przeczucie. No jest Well Worn, ale jest Star Trek, więc otwarcie się zwraca, no ale to nie jest to. My tu szukamy profitu, a nie zwrotu, no halo no! Halo! Lubi się! Nie wiem, no naprawdę. Nie wiem co ja odstawiam. Znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, stary. Stało mi $200. Za $200... No mogę i tak bardzo dużo szczynek otworzyć, ale mogę otworzyć tą. No ale pięknie ten M. Oj, ale pięknie ta kosa wygląda. No weź mi rzuć. Nie no, pięknie. Naprawdę pięknie na tym podglądzie wygląda ta kosa. No przygarnąłbym sobie taką. No nie będę ukrywał, żebym sobie przygarnął. No dobra. $125. $125. Co ja mogę za to zrobić? No mogę tworzyć dwie takie skrzynki. No zobaczmy. Może te tańsze, znaczy tańsze. Takie skrzynki mało oczywiste, może to one będą, że tak powiem, tak kluczem do sukcesu. No ale 88 dolców, no... No nie idzie coś, no zacięło się. Coś się zacięło ewidentnie. No ale no to trzeba mieć na uwadze, tak, że nie można zawsze wygrywać. I trzeba grać przede wszystkim rozważnie, a nie tak jak pan prowadzący. Ale wy chyba gracie rozważnie. Bo chwalicie się, że dużo wypłacacie, więc mam nadzieję, że gracie rozsądnie, tak? I że kod Kroksi szczęściu, że tak powiem, widzowi dopomoże. 3 boty, skrzynka za 90 dolców, jeden strzał. A ja chyba mogę się z wami żegnać, co? Bo chociaż? No nie, no mogę się pożegnać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro, wybierzcie numer z kalendarza. Kod Kroksi, 10% więcej i kasa na start. Siemano!